Zdrówko, moi przyjaciele. Za przyszłość. Mam 17 lat, jestem w naprawdę trudnym wieku. Ani nie jestem jeszcze dorosła, ani nie jestem już dzieckiem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że legalnie mogę uprawiać seks, ale nie mogę go oglądać. Jaki to ma sens? Żaden! Dziękuję rządzie, że jesteś taki wspaniały! Ale o dziwo, dzisiaj nie będę poruszać tematu seksu. Przepraszam. W zeszłym tygodniu maturzyści pisali próbne matury. I tak wiem, że matura była trudna, a jakąś tam laskę pomyliliście z jakąś prostytutką. Sorry, wiem, fake, przeglądam, dziękuję, nie musisz tego pisać w komentarzu, dziękuję. Oni sobie pisali tą próbną maturę, a ja zastanawiałam się, co będzie ze mną. Za rok piszę maturę i kompletnie nie wiem, co chciałabym dodatkowo zdawać na maturze. Już pomijam to, że mam obowiązkową matematykę, gdzie patrząc na to, jakie tematy omawiamy teraz, to po prostu zajmuje moje ręce i twierdzę, że tej matury po prostu nie jest, ale to już inna kwestia. Tak, i w sumie od tamtego czasu cały czas zastanawiam się, co bym mogła zdawać na maturze i na jaką uczelnię mogłabym później pójść, co w ogóle chcę robić w życiu i nie wiem, mam kompletną pustkę w głowie. Kojarzycie pewnie tę sytuację, przyjeżdżają do was znajomi, waszych rodziców i wy schodzicie na dół, załóżmy, albo po prostu wchodzicie do pokoju, gdzie cały wspaniały obiad się odbywa, kolacja, nieważne. I sytuacja wygląda mniej więcej tak. O Gabrysiu, Gabrysiu, jaka ty duża jesteś, o Boże, jak cię dawno nie widziałam. Tak, o Boże, a w której ty klasie jesteś? Druga liceum. Druga liceum? No to dobrze, to poważnie, poważnie. A na jakie studia chcesz iść? Dobre pytanie. Zazdroszczę ludziom, którzy od młodych lat już wiedzą, co chcą robić w przyszłości. Nawet w gimnazjum już stawiają jakieś pierwsze kroki w pewnych dziedzinach. Kształcą się w już jednym bardziej skonkretyzowanym kierunku. Stawiają większy nacisk na pewne przedmioty i przygotowują się do czegoś. A ja tak naprawdę nie przygotowuję się do niczego, bo nie wiem, co chcę robić. Nie wiem, co chcę zdawać na maturze. Nie wiem, kompletnie nic nie wiem. Wiem, że chcę mieć willę z basenem. I zarobić paręnaście tysięcy miesięcznie, bo za coś trzeba żyć. Da! Ale nic poza tym. Myśl, że miałabym usiąść z książką od jakiegoś konkretnego przedmiotu, przeraża mnie. Pewnie to jest też kwestia tego, że jestem niesamowitym leniem i po prostu nie chcę mi się uczyć. Więc może to jest też trochę moja wina? Ale ja wiem, jak to się wszystko skończy. Po maturę, no i pójdę na jakieś studia, żeby zadowolić rodziców. Ale jak to na studiach, przecież uczyć się nie będę, tylko ciągle imprezować, 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 imprezować i jeszcze raz imprezować. Z wielkim fartem będę zdawać kolejne egzaminy, w ogóle jakimś cudem zdam. Nie, skończę te studia, tak. Ale nieważne, że ważę 30 kilo więcej. No, ale co z tego, że mam dyplom? Przecież nie znajdę żadnej konkretnej pracy, pójdę pracować za jakieś marne 100 zł miesięcznie i w sumie na imprezie poznam jakiegoś typka, zajdę w nim w ciążę, będę nałogowo pić i palić, będę mieszkać na jakichś slumsach i do tego jeszcze... będę miała jeszcze dodatkowo dwójkę dzieci, nie wiadomo kiedy zrobioną, dwójkę, trójkę, może czwórkę, zobaczymy jak to się życie potoczy. I w sumie w wieku 40 lat, w wyniku depresji i nadmiaru palenia papierosów, umrę. Smutne. Jeżeli tak jak ja kompletnie nie wiecie, co macie zrobić ze sobą, co macie zrobić z tym, co będzie w waszej przyszłości, to wymyślcie sobie jakąś bardzo negatywną historyjkę, której w życiu byście nie chcieli spełnić i to pomoże. Tak mi się wydaje, przynajmniej mi pomogło. Zaczęłam poważnie myśleć o tym wszystkim i obczajcie mojego Facebooka, Twittera i Instagrama. Możecie też zajrzeć na mój blog, a ja tym razem spadam, biorę kieliszek i pa pa! Ham, nam, nam, nam.